wybrałam się z mamą na weekend do Dublina i poleciałyśmy z Łodzi, mojej rodzinnej, więc to było bardzo miłe i wygodne, bo lotnisko jest maleńkie. Ja byłam tam kiedyś na 24 godziny na studiach, także przyjemnie było wrócić jako dorosła osoba. Mieliśmy niesamowitego farta, jeśli chodzi o pogodę. Było przepięknie, było ładniej niż w Polsce, więc dużo łaziłyśmy i nie ukrywam, że był to w dużej mierze wyjazd gastronomiczny. Także mnóstwo kultowych miejsc, kultowych dań, spacerów i oglądania ważnych zabytków. Zatrzymałyśmy się w takim uroczym hotelu w stylu wiktoriańskim. Chciałabym opowiedzieć anegdotę. Znalazłam gniazdko polskie, które dotyczy golarek i ten kabelek, ups, trochę się zła ostrość zrobiła, ten kabelek wypada z gniazdka, więc zrobiłam statyw z parasolki. Pomysłowy Dobromir, polecam. Myślę, że to jest mega ważne, żeby mieć takiego kompana w podróży, który będzie chciał robić to, co wy. Także byliśmy na przykład w najstarszym pubie w Dublinie, który ma 1000 lat. Tutaj jedzenie było akurat dosyć przeciętne, szczególnie, że ja zwykle uwielbiam chleb sodowy, czyli chleb z sodą oczyszczoną. Guinness Zero ma tylko 0,7 cukru. Polecam. On jest taki słodkawy i kocham łączenie słodkich i wytrawnych smaków. Zrobiłyśmy w ogóle przez te 4 dni 40 km i uważam, że to jest całkiem niezły wynik. Postawiłyśmy sobie za punkt honoru przetestowanie irlandzkich śniadań, więc wytrwale zamawiałyśmy je przez cały wyjazd i naprawdę były pyszne. Okazało się, że lubię skonsy, także to była zawsze jakaś nowość i powiem wam szczerze, że naprawdę bardzo miło wspominam ten wyjazd, jeśli chodzi o jedzeniowe doznania. Ten nasz drugi dzień to był dzień intensywny w odhaczaniu miejsc, więc tutaj mamy Book of Kells, Old Library, to wszystko w ramach słynnego Trinity College, po drodze Kafka Specialty, której też w mieście nie brakuje. Naprawdę, powiem wam szczerze, że ta pogoda to było spełnienie wszystkich snów. Przeszłyśmy się też w okolice zamku, w okolice Christchurch. Byłyśmy w katedrze Świętego Patryka i tam niedaleko znajduje się też Leo Burdock's, jedna z ich filii. Jest to też najstarsze fish and chips w mieście, które było po prostu przepyszne, jedzone na trawie, smakowało wspaniale. W ogóle też obsługa w tych miejscach, w których byłyśmy, była niesamowicie sympatyczna. I tutaj na przykład pan mi dał ocet, żebym sobie polewała nim moje frytki i oddała, jak będę wolna, więc to było mega miłe. No, po drodze oczywiście okolice Temple Bar i słuchajcie, pojechałyśmy sobie też do destylarni Jamesona, czyli whisky. Także dowiedziałyśmy się na takim turze, jak powstaje whisky. Ja kocham element edukacyjny wszelaki, szczególnie kiedy jestem w jakimś miejscu, które jest związane z produkcją danej rzeczy. Tak, oczywiście odnoszę się zazwyczaj do gastronomii, bo to mnie w życiu fascynuje, ale to było bardzo fajne doznanie. Także przez resztę dnia sobie łaziłyśmy i też mieliśmy taką swoją ulubioną okolicę w południowej części miasta, do której wracałyśmy w zasadzie codziennie, dlatego że tam podobały nam się knajpki. No właśnie, pomimo że na środku stoją śmieci, to życie naprawdę tam dudni, toczy się dużo fajnych miejsc i naprawdę mega przyjemna atmosfera. Oczywiście słońce zachodziło tak późno, że praktycznie kładłyśmy się spać, jak jeszcze było jasno. No a nasz ostatni dzień to był dzień, kiedy już wyjechałyśmy z Dublina, ale zaczęłyśmy od najlepszego śniadania, więc to miejsce naprawdę na maksa polecam. I tutaj skąd był po prostu wyśniony, bo chrupiący, także to śniadanie jest warte grzechu. Poszliśmy na stację i pojechałyśmy za 5 euro za dwie osoby, chyba, albo za 10 euro za dwie osoby. Pojechałyśmy sobie na przylądek Howth, przeurocze miejsce, dosłownie pół godziny od Dublina. Znowu, pogoda była nieziemska, tam można sobie chodzić oczywiście po pięknym miasteczku, po całej marinie, ale my wybraliśmy się na spacer wokół przylądka, na spacer wzdłuż klifów. Coś niesamowitego, coś przepięknego. Jak sami widzicie, widoki zapierają dech w piersiach, czyste powietrze, słońce. Ja byłam zachwycona, miło się tak zmęczyć, choćby po to, żeby właśnie wrócić sobie przez miasto autobusem do centrum Howth i tam poszliśmy sobie też na przepyszny obiad. Ta okolica oczywiście słynie z wszelakich dań rybnych, no i tutaj jadłyśmy przecudowny soda bread, ten chleb był po prostu genialny. To widać, nie?
całą. Ja chciałam powiedzieć, że jestem z mamą na wycieczce w Dublinie i to jest pierwszy klip, w którym coś mówię. I polecam bardzo to miejsce, bo dzisiaj jest najcieplejszy dzień w historii Irlandii, według moich danych, a danych nie mam. I życie jest piękne. Koniec. Ja na moją ostatnią kolację już musiałam zjeść coś domowego, a moja mama nie pożałowała sobie i zjadła goferka. Robisz taste test? My już wracamy do domu, dajcie znać, co myślicie o tego typu vlogach i mam nadzieję, że cieszycie się na bonusowe treści. Buziaczki.